We wtorek 16 kwietnia pływalnia miejska w Gubinie po raz 18 gościła zawodników wojewódzkiego mitingu pływackiego Olimpiad Specjalny. Celem naszym jest przede wszystkim rozbudzić wśród młodzieży zamiłowanie do pływania, a jak również jest to okazja do tego, żeby sprawić jak najwięcej radości dzieciom. Właśnie dla tych dzieci i w ogóle tych osób niepełnosprawnych jest to przeżycie sportowe, ale również takie społeczne, że mogą uczestniczyć w czymś ważnym. Oczywiście, tutaj nie liczą się miejsca, tu liczy się udział. Sam fakt, że dziecko wejdzie do wody, to już jest dla niego duże zwycięstwo. Olimpiada mogła odbyć się dzięki sponsorom. Między innymi takie imprezy co roku sponsoruje pani Izabela Ratajczyk, pełnomocnik do spraw uzależnień przy Gubińskim Urzędzie Miasta. Meeting dzisiejszy musi odbyć dzięki sponsorom, którzy zesponsorowali nagrody, dyplomy, które na koniec zawodu wręczymy naszym uczestnikom. Między innymi otrzymaliśmy wsparcie ze Starostwa Powiatowego, z Urzędu Miasta, między innymi z działu uzależnień. Jakie dzisiaj dystanse mają do przepłynięcia uczestnicy i chyba to dla nich jest czasem trudne do przepłynięcia, ale mimo wszystko walczą do końca i dają z siebie wszystko. Oczywiście, że tak. Wszyscy w miarę swoich możliwości uczestniczą w tych zawodach, płyną tą odległość, którą mają do przepłynięcia, a jeżeli sami tego nie mogą zrobić, płyną wówczas za asekuracją. Wszystkie drużyny, a dzisiaj wystąpią następujące ekipy. Szkoła specjalna z Forst, zespół, brawa, wielkie brawa. Zespół kształcenia specjalnego numer 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Zespół szkół specjalnych w Krośnie Brzańskim. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Lubsku. Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach. Dom Pomocy Społecznej w Świerzynie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wstowie. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 z Zielonej Góry. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie. Sportowe zawsze wywołują sporo emocji i wrażeń, dając nam, widzom, wiele radości. Jednocześnie wywołują w nas podziw i zachwyt dla osiągnięć uczestników. Sportowcy, którzy biorą udział w zawodach, mają szansę pokonać swoich rywali. Ale przede wszystkim sprostać wyzwaniu, jakim jest pokonanie swoich własnych słabości. Dzisiejsze spotkanie jest szansą na obserwację i uczestnictwo w wydarzeniu, które łączy wszystkie te doznania. Uroczystość naszą swoją obecnością zaszczycili wicestarosta krośnieński pan Grzegorz Świtalski, pani Justyna Karpisiak, wiceburmistrz Gubina, pan Mariusz Kubicki, dyrektor oddziału regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie, pan Mirosław Siergiej, dyrektor zespołu szkół licealnych i technicznych w Gubinie, pan
Krzysztof Szymański, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie. Pan Andrzej Nowak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gubinie. Pan dyrektor jest współorganizatorem dzisiejszego meetingu. Witam wszystkich serdecznie. Jestem zaszczycony obecnością tutaj. Cieszę się, że mogę być z Wami. Cieszę się, że tak wielu uczestników bierze udział w tym naszym, tej naszej imprezie, meetingu, 18 już. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok i jeszcze następnych edycjach. Chciałbym życzyć wszystkim sukcesu, żeby każdy z Was poczuł się zwycięzcą na tym naszym turnieju i mam nadzieję, że każdy z Was wyjdzie zadowolony z tego turnieju. Liczę, że każdy z Was będzie po raz kolejny na następnych naszych spotkaniach tutaj za rok i myślę, że i w przyszłych edycjach. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo, że tak licznie przybywacie do Gubina po raz kolejny. Cieszę się, że to Gubin jest gospodarzem meetingu i tak wspaniałych zawodów. Przyjeżdżacie tutaj myślę bardzo chętnie, bo co roku są nowe twarze, ale też widzę osoby, które już tutaj bywały, więc myślę, że tutaj podziękowania dla pani dyrektor, dla pana dyrektora, że tworzą wspaniałą atmosferę tych zawodów. Dzisiaj łączę się w życzeniach pana starosty, pani dyrektor, abyście zajęli jak najlepsze miejsca, abyście pobijali swoje rekordy życiowe. Nieważne, że nie wszyscy zdobędą złote medale, ale to dzisiaj walczycie ze swoimi słabościami, z samymi sobą i życzę wam, aby dzisiaj każdy z was pobił swój rekord życiowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Ale Topec. Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny we swym wysiłku. Myślę, że wszyscy czekamy. Chciałem jeszcze dokonać jednej rzeczy. Mianowicie olimpiady specjalne to nie tylko imprezy regionalne, to także cykl treningów, obozów, a w zeszłym roku także bardzo duża, ważna impreza ogólnopolska, którą jako cały oddział regionalny w Luzuskie mieliśmy przyjemność organizować. W związku z tym mam przyjemność poprosić pana Ziemowita Patka na takie serdeczne wręczenie takiego honorowego medalu. Serdeczne podziękowania za pomoc organizacji 12. Ogólnopolskiego Meetingu w biegach przełajowych Olimpiad Specjalnych. Myślę, że ta osoba szczególnie zasłużyła się, a patrząc na jego swoje działania, to co najlepsze. Thank you.
Ja z obowiązku ogłoszę to, co jest zapisane w regulaminie. Zawodnik, którego wynik jest lepszy o 15% więcej od zgłoszonego, niestety zostanie dyskwalifikowany. To jest uwaga do trenera, nie do zawodników. A 15% to jest 29. Zapraszamy wszystkich zawodników z serii pierwszej podpory. Wiesz, co ten działa, ja mam. Zanim rozpocznie się dekoracja, ja po dekoracji i kolejne miejsca. Od miejsca trzeciego zajęli miejsce trzecie Durka Teresa Miłowice. Zapraszam. Torun trzeci Karolina Piwowarczyk, Krasnodrzańskie. Tor piąty. Tutaj troszeczkę drobna jeszcze zmiana będzie. Najpierw oczywiście za udział wyróżnienia dostaną. I jeszcze raz miejsca podiumowe. Miejsce trzecie Teresa Durka. Pierwsze, drugie Edyta Lisiecka Mirowice. Edyta, tu ma. Rozgrywa. Miejsce drugie. Zapraszamy na miejsce drugie. Nie na pierwsze. Tak jest. Jeszcze raz miejsce trzecie Teresa Durka, miejsce drugie Edyta Lisiecka i miejsce pierwsze Katarzyna Sitko. Gorące brawa. I kolejne miejsce zajęli. Miejsce trzecie Michał Kowalczykowski,
Jej Pskowa, drodzy brawa. Miejsce drugie, Katarzyna Nowakowska, Świebodzin. A medale? Ale naprawdę gorące brawa, poproszę. Tam to było trzecie. Miejsce pierwsze, Daniel Trawiński. Przy zawodników siódmej serii na start. Siódma seria ustawia się za słupkami. Nie wchodzimy do wody, stajemy za słupkami. Gorące brawa za zawodników oczywiście po prostu, tak? I kolejno, miejsce trzecie, Karolina Piwowarczyk. Zapraszamy na podium. Tutaj Karolina musimy wejść. Gdzie wstała? Bardzo proszę Karolina. Gratuluję. Brawa. Gorące brawa. Miejsce drugie, Patrycja Łata. Naprawdę gorące brawa. Bardzo proszę, nawet się do mnie taki sięgnie, a wiem, jak to zrobiłaś. Gratuluję. Oraz zwycięzca, miejsce pierwsze, Łukasz Chojka.